My zrobimy dzisiaj zupełnie coś innego niż poprzednik. My was po prostu przeniesiemy z ziemi w chmury i to dosłownie i w przenośni. Będziemy mieli prezentację mocno techniczną. Myślę, że was mocno zmęczymy tak naprawdę tym, co zamierzamy pokazać, bo mamy 60 slajdów, 7 minutę na slajd, ale chwilę troszeczkę o nas. Skąd w ogóle jesteśmy? Jesteśmy z firmy StepStone. To, co robimy, to po prostu pomagamy znaleźć wymarzoną pracę. Firma generalnie jest osadzona w Europie, działamy na różnych rynkach, niedawno weszliśmy na rynek polski. Ja się nazywam Kamil Szkoda, jestem team leaderem DevOpsów, a ten pan... Adam Kurowski, senior DevOps. Dokładnie. I pracujemy na co dzień w chmurze AWS-owej. Zajmujemy się mocno technologiami opartymi o serwisy związane z technologiami Big Data. I o tym będziemy dzisiaj bardzo dużo mówić. Więc po prostu zaczynamy. Dobra, to jeśli chodzi o mnie, to jestem osobą, która już na studiach i przez 8 co najmniej lat zawodowo zajmowała się bazami danych Oracle, w ogóle relacyjnymi bazami danych, lecz po jakimś czasie strasznie mi się to znudziło. Po prostu miałem już dość wiecznie niedoskonalonego redolog switchingu. Miałem dość tuningu pamięci. Znudziła mi się ta technologia, pobawiłem się tym wystarczająco dużo i szukałem nowych wyzwań. I znalazłem. Skupiłem się na 4V, czyli generalnie na tym, co reprezentuje w dzisiejszych czasach Big Data w nowym wydaniu. Nie mam tu na myśli starych hurtowni danych relacyjnych, tylko technologie typu NoSQL, technologie oparte w chmurze. I tym się zajmuję od 3 lat. Sporo rzeczy zrobiliśmy. Za chwilę zaczniemy o tym opowiadać. Powiemy wam, co nam się udało, co nam się nie udało i w co warto inwestować. Natomiast moja... Od dziecka rodzice przez przypadek kupili mi komputer i tak już zostało. Rozwijało się na coraz większe, potem zaczęło być coraz więcej, więc musiałem się zająć administracją, żeby mieć te więcej komputerów. Potem niechcący wpadłem na spotkanie DevOps tutaj jakieś 4 lata temu i tak zaczęło się rozkręcać. Stwierdziłem, że chciałbym zostać w końcu tym DevOpsem. Udało się w jednej firmie, a potem jak już stwierdziłem, że VMware to dla mnie za mało, stwierdziłem, że pójść trzeba dalej i wcisnąłem się do StepStone'a, aby się bawić wreszcie Azurem. Fu, AWS. Na to też przyjdzie czas. Dokładnie, tyle o mnie. Nasz zespół, aktualnie jest nas 5 i tak sobie na co dzień DevOpsujemy, programujemy, robimy różniejsze rzeczy. Ja na początku byłem Big Data administratorem, z biegiem czasu stałem się DevOpsem, teraz jestem team leaderem. Tak naprawdę wszystko się zaczęło, moja pasja generalnie do tych technologii chmurowych i do technologii Big Data, od tego gościa, czyli od pana Hadoopa, Daga Cuttinga, który wymyślił Google File System, który później został zaadoptowany przez oczywiście Hortonworksa, Cloudera, były zrobione kolejne implementacje HDFS-a, pojawił się MapReduce razem z projektem Nudge i tak dalej, aż w końcu gdzieś to trafiło na mnie i strasznie zaczęło mnie to interesować, zacząłem się tym pasjonować. I tak zbudowaliśmy zespół, który dzisiaj się nazywa Ministry of Magic. Mamy takie różne śmieszne nazwy. No i zaczynamy się tymi technologiami po prostu bawić, no i generować pieniądze tak naprawdę. Dobrze, to o czym będziemy tak konkretnie już mówić? Najpierw Adam powie o naszym doświadczeniu, jeśli chodzi o security. Oczywiście wszystko w warstwie AWS-a. Ja troszeczkę powiem o monitoringu, jak sobie to rozłożyliśmy, jak to u nas działa. Potem pokażemy wam platformę, którą zbudowaliśmy w oparciu o chmurę AWS-ową i na różniejsze technologie. Potem powiemy wam troszeczkę o CI/CD, czyli o automatyzacji, o tym, jak warto inwestować w to, żeby nie powtarzać tych samych czynności. O optymalizacji kosztów, co jest bardzo istotne w chmurze, bo tam na generowanie milionów złotych to jest bardzo proste i to w bardzo krótkim czasie. I w co uważamy, w co warto inwestować, w co chcemy jeszcze inwestować i co będziemy dalej odkrywać. Ale zanim to mamy kilka pytań do was, bo chcemy się mniej więcej zorientować, jak bardzo głęboko technicznie musimy schodzić. I mamy kilka pytań. Gdybyście mogli po prostu podnosić rączki.
Kto w ogóle z was pracuje w jakiejkolwiek, w jakimkolwiek środowisku chmurowym? A, super. Dużo tego. Jest dobrze. Kto ma jakąkolwiek wiedzę podstawową z AWS-a? Ja, super. A bardziej taką poważniejszą, zaawansowaną? Jest. O, świetnie. A ilu mamy DevOpsów tutaj w ogóle? No, dobra. Trochę mniej. I ostatnie pytanie. A kto w ogóle ma do czynienia z technologiami Big Data na co dzień? Dobra, o, rewelacja. Coś nam to mówi, mniej więcej wiemy, jak do tego podejść. No dobra, Adam, to może zaczniemy od oczywistych oczywistości. Pierwszą kwestią, podstawą security w każdej firmie jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo na początku można zacząć od bezpieczeństwa danych w tranzycie. Dawno minęły czasy, kiedy można się było bawić w puszczanie interfejsu HTTP i łączenia się bez jakiegokolwiek zabezpieczenia tego. Od tego czasu musieliśmy wprowadzić szyfrowanie połączeń, które SSL, które każdy zna, tak aby mieć pewność, że dane od nas do klienta pozostają niezmienione i dokładnie tak, jak być powinny. W tym celu chciałem zaproponować, oczywistą rzeczą jest skorzystanie z AWS-owych, bo jesteśmy w chmurze AWS-owej, usług, takich jak wbudowane certyfikaty, AWS Certificate Manager i Load Balancer, czyli metoda zapewnienia, że wszystko automagicznie będzie konwertowane na HTTPS-a i w ten sposób będzie dostarczane do użytkownika. No, niestety nie zawsze da się szyfrować takie połączenia i w tym wypadku trzeba zadbać, aby serwisy, które się ze sobą łączą, też zapewniały jakąś formę bezpieczeństwa. W wypadku AWS-a, bo o AWS-ie, jak już mówimy, nie Azurze, istnieje coś takiego jak security grupa, co raczej wszyscy znają z typowych firewalli. To, co jest fajne w przypadku AWS-a, to jest to, że security grupy można ze sobą łączyć tak, aby można było łączyć dokładnie zespół serwisów jeden z zespołem odbiorców drugiej strony, tak, że tylko między nimi możliwe jest jakiekolwiek przesyłanie danych. Trzecią rzeczą do zrobienia jest zapewnienie bezpieczeństwa danych wtedy, kiedy odpoczywają sobie na dyskach. Jakoś nazwano to... Data address. Data address, dokładnie. W wersji podstawowej dane nie są szyfrowane. Z czasem AWS musiał zrobić coś z tym, bo GIODO i tym podobne rzeczy, więc postanowił pójść nam na rękę i wprowadzić możliwość wymuszenia na użytkownikach szyfrowania wolumenów, co realizujemy wprowadzając enkrypcję defaultową każdego możliwego wolumenu, którego używamy. Nie zawsze uważam, że jest to zasadne, ale cóż, nasi stakeholderzy są dużo bardziej szczęśliwi, kiedy możemy się pochwalić takim szyfrowaniem. Trzecia rzecz, security, to dostęp do maszyn. Nie wszystko jesteśmy w stanie całkowicie automatyzować i trzymać serverless. Niestety zdarza nam się często posiadanie maszyn EC2, które sobie pracują i do których niestety ktoś się musi dostać. Do tej pory standardową taktyką było korzystanie z SSH, co nie zawsze było dobrym rozwiązaniem, tym bardziej, że gdy przybyłem do Stepstone'a, spora część kluczy walała się od dysków do repozytoriów. A na środowiskach testowych oczywiście. Tak, tak, no to oczywiście na środowiskach testowych, szczególnie biorąc pod uwagę, że wtedy istniało tylko jedno środowisko. Tak, od tego czasu się zmieniło. Pierwszą rzeczą, którą udało nam się znaleźć, było wprowadzenie Session Managera, sprytnego narzędzia, które pozwalało nam, przynajmniej w teorii, w większości przypadków zlikwidować potrzebę korzystania z SSH. Jest to dostępny przez konsolę terminal, do którego dostęp można bardzo dokładnie regulować za pomocą grup IAM, o których może potem wspomnę. A co ważniejsze, cały czas przeprowadzane jest audytowanie tego, co użytkownik robi na tych maszynach, do czego potem możemy wrócić i sprawdzić, co w zasadzie on wykonał. Wadą jest, jak widać, dostęp do roota dla każdego, kto ma dostęp do tych maszyn. Więc w pewnych konkretnych sytuacjach nie jest to idealne rozwiązanie. Dlatego też dużo szybciej, w przypadku maszyn live'owych, bo niestety tam też musimy czasami dawać dostęp, wprowadziliśmy Instance Connect. Jest to usługa, która
pozwala forwardować klucze bezpośrednio do maszyn za pomocą i w ten sposób zarządzać uprawnieniami, co pozwala mi dokładnie regulować, kto i kiedy ma dostęp do maszyny, pozwala mi określić, kiedy próbował taki dostęp uzyskać i co ważniejsze, ma swoją standardową, ulubioną przez siebie komendę SSH lub w przypadku AWS-a trochę uproszczoną wersję MSSH. Dla serwisów, które na przykład Ansible, które muszą mieć dostęp przez SSH i nie dało się tego zrobić session managerem, zarezerwowano usługi CLI-a, AWS-owe CLI, którym można wymusić wysyłanie klucza od siebie tymczasowego na maszynę docelową, gdzie przez 30 sekund można się zalogować, jak się nie zdąży, no to trzeba jeszcze raz. Następna kwestia. Dostęp do maszyn. Ponieważ korzystamy z wielu kont, no dla bezpieczeństwa przede wszystkim, kont takie jak dev, test, UAT, produkcja, backupy i techniczne, musieliśmy jakoś ładnie obsłużyć dostęp do tych maszyn. Podstawową metodą dostępu w przypadku takiej korporacji jak nasza jest na ogół połączenie AWS-a z Active Directory Microsoftu, co pozwala regulować dostęp na poziomie grup w Active Directory. Nie zawsze jest to optymalne, gdyż jakakolwiek zmiana wymaga wysyłania sporej ilości etykietów i tracenia sporej ilości czasu. Dlatego też wprowadziliśmy jako dobrą praktykę korzystanie z STS Assume Role. Jest to usługa, w której pewnej roli, którą już użytkownicy mają, można dać prawo do zmiany roli na innym koncie. Które to role oczywiście można odpowiednio ograniczyć do tylko tych usług, które mieć powinni. Dzięki temu mogliśmy szybko zrealizować, łatwo między naszych deweloperów i innych użytkowników dostęp tam, gdzie powinni mieć z jednego praktycznie loginu. Następna sprawa. Niestety nasi użytkownicy mają całkiem sporo dostępu, czasami nawet na live'ie, co może się skończyć przypadkowym lub co gorsze, celowym działaniem destrukcyjnym. Uruchomienie Terraforma, pomyłka w CloudFormation. Dlatego też musieliśmy się upewnić, że nawet w wypadku całkowitego zniszczenia konta będziemy mieli do czego wracać. W związku z tym dobrej praktyką było stworzenie osobnego konta backupowego, do którego jest bardzo ograniczony dostęp, na którym realizowane są bakety przechowujące wszystkie kopie ważniejszych baketów live, dev, UAT, w postaci bucket replication oraz naprzodów baz danych oraz co ważniejszych EC2-ek. Dobrze, to było jeśli chodzi o backup. Następną kwestią, którą musieliśmy wziąć pod uwagę w kwestii security było bezpieczeństwo parametrów. Wiele aplikacji przy uruchamianiu potrzebuje mieć dostęp do krytycznych danych, takich jak hasła do baz danych, jak klucze do połączenia się z innymi serwisami. Musieliśmy w jakiś sposób mieć kontrolę nad tym, co te aplikacje mogą robić, a czego nie mogą. W tym wypadku postanowiliśmy skorzystać z dwóch usług AWS-a. Pierwszą jest system Parameter Store. Jest to usługa, w której mogę w pojedynczym rekordzie przechować jeden wiersz danych dowolnego typu. W naszym wypadku są to na ogół klucze SSH, tudzież bazy danych, dokładnie. W wypadku aplikacji, które potrzebują całego zestawu różnych danych, korzystamy z bardzo podobnej, bliźniaczej usługi Secret Managera, którego w zasadzie główną różnicą jest to, że przechowywać można cały zestaw różnych parametrów. Przechowywane są w postaci JSON-a, z tego co pamiętam. Oczywiście takie klucze mogą być szyfrowane z ograniczonym dostępem dla określonych użytkowników lub określonych ról dla aplikacji. Kiedy wychodzimy poza AWS, kiedy wychodzimy poza AWS, Azura, poza, w tym poza wypadku chmurę. Dla wszystkich, którzy korzystają, bardzo ważną rzeczą, o której możemy wszyscy wiedzieć, chociaż spodziewam się, że większość z was już wie, jest bezpieczne przechowywanie swoich własnych loginów, haseł, kluczy i tego typu podobnych rzeczy. Szukaliśmy różnych usług, OnePassa, w naszym wypadku wygrał KeePass, a w przypadku Macintosh KeePass XC, który jest tak naprawdę szyfrowaną bazą danych z rekordami takimi, jakie nas interesują, wzbogaconych o kilka dodatkowych usług, takich jak autotype, czyli wpisywanie loginu i hasła do przeglądarek, tudzież
Agent kluczy SSH, który pozwala trzymać klucze w bezpiecznym i niedosiągalnym dla innych miejscu. Dzięki temu, że baza ma bardzo dobrze zrobioną replikację, możemy jedną z takich baz szerować między naszymi administratorami, natomiast druga baza służy do naszych prywatnych zastosowań. Niestety, jakbyśmy dobrze nie byli, zawsze jest miejsce do poprawy. Dlatego istnieją narzędzia, które pozwalają nam dowiedzieć się, o czym zapomnieliśmy lub czego nie dorobiliśmy. Pierwszym takim narzędziem jest GuardDuty, czyli wbudowany w AWS usługa, która monitoruje logi takich usług jak CloudTrail'a, VPC Flow Logs i DNS-owe logi, aby znaleźć wszystkie nietypowe zachowania i raportuje nam, gdy coś, co się dzieje, nie wygląda tak, jak powinno. Drugą rzeczą, którą używamy do pomocy z obsługą jest audytowane logi. Ponieważ wcześniej wspomniałem, spora część logów zapisywana jest, dostęp do nich jest dosyć prosty. Niestety są to na ogół typowo logi takie, jak i w firewallach znajdziecie, czyli pliki CSV z dużą ilością tabelek. Aby ułatwić obsługę tego, można skorzystać z usługi AWS-owej w naszym przypadku, Ateny, która tak naprawdę jest czymś w rodzaju SQL-owej bazy danych, która potrafi korzystać z płaskich plików. Dzięki temu mogliśmy parę razy znaleźć duże generatory kosztów, na przykład w tym konkretnym wypadku usługi MR-owej, która kochała przerzucać dane z bucketów bez pośrednictwa endpointów, co skończyło się kilkotysięcznymi kosztami co tydzień. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo skąd. Taki flow log bardzo szybko zatem pozwolił nam znaleźć winowajcę i szybko problem naprawić. To, co dla nas istotne, to to, że nie zawsze warto korzystać tylko z usług AWS-a. Dobrze jest czasami móc się odnieść do kogo innego. W tym konkretnym wypadku, ponieważ bardzo mocno współpracujemy z zespołem security, korzystamy często z ich narzędzi, z czego jednym narzędziem, które najczęściej korzystamy, jest CloudSploit, który regularnie skanuje nasze konto, informuje nas o wszystkich niedociągnięciach i o rzeczach, których zapomnieliśmy. Do niedawna pomagał nam z zarządzaniem certyfikatami. Ten problem został już rozwiązany w inny sposób. Ponieważ mamy wiele kont, rzeczą istotną, którą potrzebujemy, jest wygodne połączenie między tymi kontami. Dawno, dawno temu było to realizowane za pomocą routerów i zewnętrznych połączeń. Całe szczęście AWS dawno od tego zrezygnował. Wprowadził sprytną rzecz taką jak peering, która pozwala w obrębie jednego regionu bardzo szybko łączyć pojedyncze konta AWS-owe, dokonując VPC, mniejsza z tym, konta AWS-owe między sobą, regulując ten ruch. Przy małej ilości kont jest to bardzo wygodna rzecz, I wystarczająca. Niestety, kiedy ilość kont zaczyna się liczyć w dziesiątkach, tak samo jak VPC na każdym z nich, problem obsługiwania peeringu zaczyna być problematyczny, ponieważ dla każdego z nich trzeba osobno regulować routing, zasady dostępu. Nie było to optymalne, dlatego na ostatnim reinvencie AWS pozwolił sobie wprowadzić nową usługę, Transit Gateway, który jest tak naprawdę wewnętrznym wirtualnym routerem AWS-a, do którego następnie podłączane są wszystkie konta. Połączenie takie jest dosyć wygodne. Koszt niestety jest dwukrotnie wyższy niż peeringu, ale jest to rzecz, z którą jesteśmy gotowi żyć. Natomiast bardzo wygodnie pozwala nam scentralizować całą obsługę wymiany informacji między kontami. Jak wiadomo, to, co dla nas jest bardzo istotne, to automatyzacja i uproszczenie wszystkiego, co jesteśmy w stanie robić. Także jak widzicie, nas kompletnie nie interesuje serwerownia, co się tam dzieje, jak to wygląda. Nie mamy pojęcia, jak wyglądają te kable, jakie tam są serwery. Nas zupełnie interesuje inna warstwa i zupełnie w innej warstwie tak naprawdę na co dzień pracujemy. No tak. W takim razie z rzeczy, które z security nam wchodziły do głowy, pozwolę sobie zakończyć i chciałbym zaprezentować kwestię monitoringu. Dobra, więc tak, monitoring, zastanawialiśmy się, jak w ogóle monitorować wszystkie nasze konta, aplikacje, systemy, serwisy, które chodzą i podzieliliśmy sobie to w ogóle generalnie na trzy filary. Pierwszy filar to jest tak naprawdę wewnętrzne mechanizmy notyfikacyjne,
Czyli mamy różne rozwiązania, które pozwalają nam spokojnie spać tak naprawdę. Dostajemy maile, SMS-y, jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje. Wykorzystujemy do tego CloudWatcha, a tam, gdzie nie możemy wykorzystać CloudWatcha, bo jest na przykład za drogi, bo jak wiemy ze statystyki w CloudWatchu, szczególnie te customowe, co minutę trzeba płacić, wypełnia nam Zabbix. Również monitorowanie RAMu na serwerach, które też jest płatne, również wypełnia nam Zabbix tą lukę. Także radzimy sobie dwojako, używamy CloudWatcha i Zabbixa. Druga rzecz to jest w ogóle wykrywanie trendów i analizowanie trendów, kiedy może awaria nastąpić, co też jest bardzo ważne. I ten obszar również staramy się w jakiś sposób pokrywać i wykorzystujemy tego różne mechanizmy. A ostatni filar to jest tak naprawdę wykorzystujemy już istniejące serwisy, nie wiem, na przykład dla Elasticsearcha to będzie Kibana, w którym możemy mieć własny moduł monitoringu i dokładnie podglądać, co się tam w środku dzieje, oraz dodatkowe narzędzia. Oczywiście najgorzej jest, i to jest chyba ostateczność, kiedy to użytkownicy dają nam znać o tym, że coś nie działa. No i wtedy tak naprawdę trochę się musimy wstydzić i świecić oczami. Myślę, że każdy z nas nieraz to robił. No ale jeśli tylko spełnimy pierwsze trzy filary i to faktycznie działa, to do tego czwartego tak naprawdę nigdy w chmurze nie musimy dochodzić. Chyba, że coś się zdarzy. I Adam, parę słów jeszcze. Okej. Jak już powiedziałem, niestety dla nas bardzo istotną kwestią są koszty, bo gdy są zbyt duże, to przychodzą do nas product ownerzy i zadają bardzo kłopotliwe pytania. W związku z tym musieliśmy tam, gdzie mogliśmy szukać oszczędności. CloudWatch jest wspaniałą usługą, można w nim logować wszystko. Niestety wraz z wzrostem danych bardzo szybko rosną koszty. Tak samo trochę jak z CloudTrailem, więc wszystko, co mogliśmy, pakujemy w Elasticsearcha, który nam ładnie rośnie, puchnie, ale swoją robotę wykonuje. Co ważniejsze, za ułamek ceny, którą musimy płacić za CloudWatcha. Dobra, a teraz będzie mała niespodzianka. Tak? Będzie pytanie. Osoba, która pierwsza trafnie odpowie, dostanie nagrodę. Poprawnie oczywiście, lub blisko prawdy. To tak, żeby troszeczkę się rozluźnić i po prostu nie skupić się tylko na tych technikaliach. Adam. No dobrze, jak widać, jaka jest różnica między Parameter Store a Secret Managerem? Pierwszy przechowuje tylko klucz wartość, drugi całe pliki, może całego JSON-a przechowywać. Dokładnie. Brawo, brawo. Proszę. No dobra, i lecimy dalej, ponieważ mamy sporo wiedzy do przekazania. Mamy. Sandbox, dobra. Zbudowaliśmy sobie własne rozwiązanie, własną platformę analityczną. Nazwaliśmy sobie ją po prostu Sandbox, bo tak było nam wygodniej i gdzieś nam się to tak po prostu złożyło. Co to jest ten Sandbox? Otóż Sandbox to jest po prostu EMR, czyli Elastic MapReduce. A pod spodem tego jest Hadoop, tak? Czyli NoSQL framework oparty na Hadoopie. I teraz po co my to w ogóle mamy? Ponieważ pracujemy w świecie big data, no to musimy w jakiś sposób bardzo szybko i sprawnie przetwarzać ogromne ilości danych. Czy to są gigabajty, czy to są terabajty, to w sumie nie ma znaczenia. Generalnie chodzi o to, żeby to się było bardzo, bardzo szybko i sprawnie. Więc stworzyliśmy sobie w oparciu na Hadoopie taką platformę. Ona jest głównie wykorzystywana przez naszych deweloperów i data scientistów. Kiedy? Wtedy, kiedy na przykład chcemy trenować modele i zapisywać ich wyniki. Wtedy, kiedy deweloperzy chcą coś obliczyć ad hoc, wykonać po prostu jakąś transformację na danych, na przykład na frameworku typu Spark. I używamy najróżniejszych języków programowania. Najbardziej popularne to będą tutaj Python, Scala i Java. Generalnie w tym obszarze technologicznym się znajdujemy i obracamy. Także stworzyliśmy sobie taką analityczną platformę, do której możemy ładować dane i bardzo szybko je transformować. Wyniki zapisujemy do różnych źródeł. Nasza platforma składa się z najróżniejszych narzędzi. Między innymi EMR to jest taki twór w AWS-ie, taki opakowany Hadoop, gdzie można sobie wybrać ileś aplikacji dodatkowo doinstalowanych. I w tym przypadku korzystamy z Jupyter Huba, z Hue, z Cepelina,
z RStudio. Oczywiście korzystamy z Yarna jako narzędzia do monitorowania naszych jobów sparkowych, ale mamy również własny monitor Yarnowy, który tak naprawdę dokładnie nam pokazuje to, w jaki sposób są alokowane kontenery przez dane zapytania sparkowe. Zaczęliśmy również korzystać z Glue Data katalogu. To jest bardzo fajne rozwiązanie, bo pozwala nam przechowywać tabele i bazy danych, a tak naprawdę metadata tabel i baz danych hive'owych w storage'u tak naprawdę AWS-a. Kiedyś mieliśmy taki kłopot, że jak trzymaliśmy to wszystko na HDFS-ie, na Hadoopie i to straciliśmy, bo nie wiem, bo wymienialiśmy tego MR-a albo coś się takiego złego stało i nie chciało nam się tego odtwarzać, choć mieliśmy to w backupie, no to trzeba to było wszystko przeładowywać, prawda? A w tym momencie, korzystając z Glue Data katalogu, mamy to wszystko w AWS-ie i tak naprawdę MR się podłącza do tego stanu, na którym poprzedni klaster skończył. S3 to jest oczywiście podstawowy storage, z którego korzystamy. Chyba najbardziej popularny w AWS-ie. A wyniki transformacji zapisujemy sobie do Redshifta w różnej formie. Także tak to mniej więcej wygląda, tak wygląda nasza platforma. Jak to wyglądało jeszcze 2 lata temu? Generalnie klaster MR-owy był bardzo prymitywny. Mieliśmy jedną instancję typu master, kilka instancji typu core. Core to oczywiście to są te instancje, na którym leży HDFS, czyli tam są dane. No i to było słabe. Dlaczego to było słabe? Ponieważ było drogie. Nie było to w tamtych czasach jeszcze skalowalne. Nie mogliśmy automatycznie dokładać ani zdejmować nodów, więc chodziło to 24 godziny na dobę, non-stop. Trzeba było za to płacić. Nie było to rozwiązanie godne chmury tak naprawdę. Ale od co najmniej roku zaczęliśmy korzystać z kolejnych feature'ów AWS-a w ramach MR-a, czyli włączyliśmy sobie skalowanie. Włączyliśmy sobie skalowanie na masterze, włączyliśmy skalowanie na korze. I co ważniejsze, zaczęliśmy korzystać ze spot instancji. Tak, i zaczęliśmy korzystać z instancji typu spot, które są często 4-krotnie tańsze, bo głównie po to z nich korzystamy, bo są tańsze. I stworzyliśmy sobie różne metryki skalowania klastra. Jedne agresywne, drugie mniej agresywne, w zależności od tego, jakie jest obciążenie, jakie jest zapotrzebowanie. I stanęliśmy przed wieloma problemami. Bo nie jest tak zawsze idealnie, jakby się nam mogło wydawać, chociaż dokumentacja mówi, że to powinno działać, AWS mówi, że to działa, ale przy dużej liczbie danych, przy potężnym obciążeniu okazuje się, że wcale tak różowo nie jest. I co się stało? Mieliśmy ogromne problemy ze skalowaniem i z instalowaniem pakietów już Pythonowych pakietów na istniejącym klastrze. Okazało się, że tak naprawdę nie powinniśmy w ogóle skalować klastra po korach. AWS się przyznał, że w naszym przypadku kompletnie nie powinniśmy skalować klastra w dół po korach, ponieważ zdejmowanie danych, które już są na danym nodzie, na kolejne nody, które już istnieją, nie do końca dobrze działa, ponieważ joby sparkowe właśnie chodzące na tym nodzie, który jest terminowany, niestety nie przenosiły się poprawnie na pozostałe nody i cała transformacja była terminowana. Więc rezygnowaliśmy w ogóle ze skalowania po korach. Nie wspominając o tym, że czasami HDFS po prostu znikał. Dokładnie. Drugi problem, jaki mamy do tej pory, ale powiemy o jego rozwiązaniu później, to jest w ogóle, jak sobie poradzić z instalacją pakietów Pythonowych na żyjącym już klastrze w AWS-ie, prawda? Na MR-owym klastrze. Jak już klaster żyje, to instalowanie czegoś, na co się automatycznie skaluje, już nie jest takie oczywiste. I to był problem, z którym też my się styknęliśmy. Druga rzecz, co się dzieje, kiedy na przykład mamy w klastrze 20 instancji typu spot i one wszystkie się terminują w jednej sekundzie. Czyli, bo tak, dlaczego? Bo cena się zmieniła, bo zabrakło miejsca w AZ-kach albo z jakiegoś innego powodu. A ostatni problem to taki, że tak naprawdę nie możemy zatrzymać instancji typu master, czyli coś się działa, coś jest nie tak, nie możemy tego zatrzymać w żaden sposób, możemy zrobić tylko reboota. A dlaczego? Bo po prostu instancja typu master się sterminuje i cały klaster zniknie. Tak to jest po prostu zbudowane. Jak sobie z tym radziliśmy? Otóż, żeby odpowiedzieć na oczekiwania data scientistów, którzy co chwilę prosili o instalowanie kolejnych pakietów Pythonowych, bo wiadomo, jak to data scientiści używają mnóstwo bibliotek Pythonowych i oni potrzebują sobie używać kolejnych fajnych komponentów, chociażby to w Jupyter Hubie. Stworzyliśmy własny obraz, własny custom AMI i wpompowaliśmy go w ten klaster, czyli każdy node, który używa
Każdy node, który jest składową klastra, tak naprawdę jest zbudowany z tego custom AMI, który już ma tak naprawdę konkretny zestaw pakietów Pythonowych. Druga opcja, jak doinstalować pakiety Pythonowe na żyjącym już klastrze. Jest mechanizm, który się nazywa Bootstrap Actions i tak naprawdę w momencie, kiedy dodawany jest node do klastra, to te pakiety są doinstalowane jako taki skrypt po prostu na starcie, kiedy node staje. Ponieważ generalnie EMR-a stawia się raz na pewien czas, nie składa się go zbyt szybko, ten bootstrap action stał się bardzo konieczny do wprowadzenia jakichkolwiek zmian ad hoc między kolejnymi wymianami klastra. Dzięki temu, że skorzystaliśmy z customowego obrazu, te nody dokładają się zdecydowanie szybciej, bo gdybyśmy mieli to wszystko doinstalować w momencie, kiedy node się dokłada, to trwałoby to 10-15 minut, a teraz trwa to do maksymalnie do 5 minut, kiedy dokładamy kolejne nody do klastra. Skalujemy w najróżniejszy sposób. Tak jak powiedziałem, najczęściej używamy instancji spotowych, tam, gdzie to jest oczywiście uzasadnione, a tam, gdzie nie, no to szukamy innego rozwiązania typu instancje on demand, ale to wszystko rzeczywiście w zależności od oczekiwania od sytuacji. To jest oczywiście mechanizm w pełni automatyczny. I mamy dwa klastry typu EMR. Jeden klaster, który jest używany przez naszych deweloperów i data scientistów w ciągu dnia, czyli jak go zepsują, to palicho, szybko go sobie odbudujemy. On się skaluje, jak widzicie, całkiem szybko. Tu jest przykład, nie wiem, blisko 20 nodów dołożyło się w przeciągu 2 godzin, ale to są bardzo duże instancje EC2 tak naprawdę. A drugi klaster to jest klaster, który używamy w nocy, do którego bardzo mało osób ma dostęp, żeby po prostu nam nie zniszczyć naszego procesowania i transformacji danych. A on się również automatycznie skaluje, to naprawdę działa. Kompletnie nas nie interesuje, jakie tam są serwery, jak one działają. Ustawiamy sobie w grupie autoskalującej, że chcemy mieć w nocy 50 serwerów w zależności od obciążenia i to po prostu działa. I teraz będzie pytanie numer 2. Co się stanie, jak ktoś przez pomyłkę zrobi shutdown masternoda w klastrze MR-owym? Znika klaster. Bardzo dobrze. A kto to powiedział pierwszy? Bo tam chyba tam. Razem z danymi, zgadza się. Bardzo dobrze. To mamy nagrodę do przekazania. Prosimy o pomoc. Klaster znika, to jest ogromna wada tego rozwiązania. Tak, future. Natomiast reboot możemy zrobić, natomiast w przypadku, znaczy różnica jest, nie będę może mówił o różnicy, jaka jest pomiędzy rebootem a stop czy też start, bo myślę, że... Dlaczego możemy powiedzieć? Tak, różnica jest taka, że po prostu maszyna wirtualna przenosi się jeszcze na inną maszynę w przypadku stopu startu, w przypadku reboota ona zostaje w tym samym miejscu. Jeżeli maszyna fizycznie jest w AWS-ie na przykład uszkodzona, to reboot nic nie da, trzeba po prostu zrobić stop start takiej maszyny EC2 i ona zostanie przeniesiona w inne miejsce, dzięki czemu nie stracimy tej instancji. Ale w przypadku MR-a niestety klaster zostanie sterminowany i to jest ogromna wada. Z tego, co pamiętam, był to jeden powód, dla którego pewna giełda bitcoinów padła, gdy się okazało, że cały dysk eferyczny po wyłączeniu i włączeniu przestał istnieć. Dobrze, jasne. Wracamy do tematyki. Automatyzacja. No, jest to taki mój konik. Całe szczęście, jak trafiłem z Dostepstone'a, nie byłem sam i tego już trochę było. Po co się w ogóle bawimy w automatyzację? Automatyzacja wszystkiego jest po to, żebyśmy mogli spać w nocy, żebyśmy mogli podążać za najlepszymi praktykami i żebyśmy mogli prosić innych o pomoc z tym, co wyprawiamy. W przypadku Stepstone'a są trzy metody obsługiwania wszystkiego. Pierwsza to obsługa infrastruktury, którą realizować można na kilka sposobów. W naszym konkretnym przypadku był to Terraform, teraz zaczyna coraz bardziej być CloudFormation. W wypadku, gdy już maszyny są postawione, usługi stworzone i jako tako chodzą, czas na deployowanie rzeczy na tych serwisach i w tym wypadku z pomocą przychodzi nam w większości przypadków Ansible, chociaż w niektórych przypadkach stanem za stanem był Puppet, do którego też musieliśmy się dostosować. Natomiast w sytuacji, w której żadne z powyższych nie jest w stanie zdziałać cudów, przechodzimy do Pythona bezpośrednio lub w niektórych przypadkach Basha. Wejdźmy tutaj do naszej kochanej zabawy, czyli Terraform i CloudFormation.
W przypadku, w obu przypadkach miałem okazję trochę głębiej w tym posiedzieć, przede wszystkim w Terraformie, gdzie wszystko jakoś chodziło i było z grubsza udokumentowane. Ponieważ od zeszłego kwartału zaczęliśmy trochę wchodzić w CloudFormation, generalnie cały UAT sobie postawiliśmy na nim, miałem okazję poznać trochę różnicy między tym wszystkim. Obydwa systemy służą do tego samego, do szybkiego deployowania usług na koncie AWS-owym lub nie tylko. Dzięki wprowadzeniu zarówno Terraformu, jak i CloudFormation byliśmy w stanie, byliśmy zmuszeni do używania najlepszych praktyk, trakowania zmian i zgłaszania tego, co zrobiliśmy, do ludzi, którzy znają się na tym lepiej. No i po trzecie, to czego nigdy jako administrator nie miałem okazji robić porządnie, czyli trzymać formę dokumentacji. I w tym wypadku Terraform sprawdza się idealnie. Co nam pozwala poza tym Terraform CloudFormation? Pozwala nam tworzyć template'y, czyli fragmenty kodu, które potem można wykorzystać do swoich własnych celów. Jak już powiedziałem, ponieważ taki Terraform przechowany jest w repozytorium Gita, łatwo można wprowadzać zmiany, rewizje i porównywać tego, to, co zostało wprowadzone. No i możemy wykorzystywać taki kod po to, żeby integrować go z narzędziami CI/CD i wdrażać automatycznie całe zmiany na wszystkich kontach. Pozwolę sobie... Słucham? No nie, nie, aż tacy odważni nie jesteśmy. Chyba. Co do Terraformu i CloudFormation, jest, w zasadzie jest to prawie to samo poza kilkoma istotnymi różnicami, na których czasami się potykaliśmy. Pierwszą rzeczą to to, że CloudFormation nie jest, znaczy jest natywną usługą AWS-a, a to oznacza, że najlepiej działa w AWS-ie i praktycznie poza AWS-em to on w ogóle nie działa. Co w porównaniu do Terraforma może być w pewnym przypadku wadą. Jakkolwiek zaletą zdecydowanie jest to, że dużo szybciej wprowadzane są nowe zmiany i pomysły właśnie w CloudFormation. Druga taka rzecz, o której miałem się okazję trochę potknąć, jest to, że CloudFormation bardzo restrykcyjnie podchodzi do stanu swoich dokumentów po wykonaniu. To znaczy, że nie ma żadnej możliwości pogrzebania w tym pliku i żadnej możliwości zmienienia tego, kiedy już prowadzimy taki stack prosto w chmurę. W przypadku Terraforma na ogół dobrą praktyką jest przechowywanie takiego stanu w jakimś bakecie, co i tak pozwala na pewne zmiany, co czasami może mieć tą zaletę, że potrafi istniejącą infrastrukturę wcisnąć do takiego dokumentu i już ją zarządzać bez konieczności niszczenia, odtwarzania jej od nowa, co niestety w przypadku CloudFormation po prostu jest niemożliwe. Kolejna fajna różnica to jest output. W CloudFormation mogę przechowywać zmienne bezpośrednio w koncie AWS-owym i potem z każdego innego stacka po prostu się do nich odnosić. W przypadku Terraforma dostęp jest możliwy, ale trzeba trochę się pogimnastykować, ponieważ jeden Terraform musi mieć dostęp do stanu drugiego Terraformu. Trzecia, czwarta różnica z takich istotnych to jest to, że CloudFormation przy wdrożeniu, jeśli coś się zepsuje, ojejku, jestem poganiany, wycofa wszystko. Terraform utknie w danym miejscu i mówi, a teraz to napraw. To nie był dobry pomysł. Ponieważ muszę się przyspieszyć, to może tylko wspomnę, że... Co mogę powiedzieć? Powiedz największą zaletę CloudFormation na Terraformem. Na CloudFormation? Dobrze. Tak. Wspaniała integracja z CI/CD, który jest zbudowany w CloudFormation, a z którego zaczynamy też coraz częściej używać. W obydwu przypadkach, głównie Terraforma, ale również zaczynamy być w przypadku CloudFormation, korzystamy z modułów, które udostępniamy naszym deweloperom przez odpowiednie narzędzia CI, w tym konkretnym wypadku Bamboo. Są to takie moduły jak S3, które gwarantuje, że to, co stworzą, będzie wszystkie trzy moduły gwarantują to, że spełnione zostaną standardy podczas tworzenia, na przykład w przypadku S3 defaultowe szyfrowanie, defaultowe wprowadzenie backupu na nasze konto backupowe, w przypadku ECS-a i Lambdy ułatwienie dostępu do naszych load balancerów, nie muszą mieć sami dostępy, po prostu podłączają moduł, deklarują co potrzebują, voilà, mają swoją usługę wystawioną czy to na live, czy na devie. Więc jak tylko widzimy potrzebę ze strony deweloperów, że mogą robić coś sami na infrastrukturze, to im to umożliwiamy. Po prostu tworzymy im moduł, który mogą sobie reużywać. W tym przypadku na przykład serwis na klasze ECS, tak? Czyli Elastic Cloud Service, czyli takie tak naprawdę środowisko dockerowe i mogą sobie sami tworzyć serwisy. My tak naprawdę w to nie wnikamy.
Oj, trochę za daleko pojechałem w przeszłość. Dobrze. Poza modułami dla naszych deweloperów, sam jak już powiedziałem, mamy cały tłum własnych gotowych modułów, ponieważ kont jest sporo, można to wszystko reużywać. W Gicie istnieje osobne repozytorium właśnie pod moduły, z których my i nasi koledzy z innych zespołów bardzo często korzystamy, żeby przyspieszyć nasz deployment. Tak. W przypadku AWS-a defaultowy dostęp przez użytkowników IAM-owych nie wchodzi w rolę, ponieważ zrealizowany jest dostęp przez Microsoft. W związku z tym musieliśmy stworzyć nasze narzędzia, które pozwoliłyby wygodnie dać dostęp z poziomu konsoli do konkretnych usług. W tym celu na podstawie narzędzia AWS ADFS, które istnieje w pipe, stworzyliśmy własne AWS AD, które pozwala nam dosyć szybko uzyskać tymczasowe kredencjale, które to następnie możemy wykorzystać do dostępu do konkretnych kont. Jednym z największych horrorów, które nam się też zdarzały, jest to, że Terraform jest jak byk, nie, jak słoń w porcelanie? Tak. W sklepie, tak, jak słoń w sklepie z porcelaną. Zrobi to, co mu każesz, bez zwracania uwagi, czy to, co mu kazałeś, jest stosowne. Zdarzało nam się, raz się nam zdarzyło, że terminowanie klastra MR-owego nie poszło na koncie deweloperskim, tylko na koncie live'owym. Tak jest. Na co straciliśmy sporo czasu odzyskującego MR-a. Tak. W związku z tym musieliśmy stworzyć narzędzie jakiejś formy kontroli tego, co się wyprawia. I takie narzędzie stworzyliśmy własnym sumptem, czyli system powiadamiania mailowego. Za każdym razem, kiedy w krytycznych miejscach ktoś wykonuje plan terraformowy, do niego lub czasami do jego opiekuna przychodzi mail z powiadomieniem, co się zamierza wyprawić i czy ta robota ma się zakończyć z sukcesem, czy ma zostać odrzucona. Link kliknięty, robota będzie kontynuowana, terraform będzie wprowadzał swój plan. Odrzucenie znaczy, że plan się nie powiedzie i trzeba przeczytać, co do diaska było nie tak. Tak. Optymalizacja kosztów. Tutaj nasz specjalista od kosztów. Dobra. Pozostało nam 10 minut tak naprawdę. Na stack technologiczny, po którym się poruszamy, już mieliście trochę okazję zaobserwować, to oczywiście ten MR, z którym nieustannie walczymy. Używamy również Apache Airflowa jako nasz główny scheduler do odpalania jobów. No, mnóstwo relacyjnych baz danych, Redshifta, baz danych typu key value, jak DynamoDB. Elasticsearch również wypełnia nam tutaj lukę jako search engine. Kafki używamy do real-time streamingu. Jest wiele narzędzi alternatywnych typu Kinesis w AWS-ie i tak dalej, ale jak na razie Kafka jeszcze nam tutaj dobrze służy. Mamy również Shiny Server, czyli narzędzie do prezentowania skryptów R-owych i nie tylko. Mamy również własne narzędzia, które dewelopujemy, jak na przykład DeployWizard, czyli narzędzie do wdrażania releasów na infrastrukturze pisanych przez deweloperów. Jeśli chodzi o dobre praktyki w AWS-ie, to jak sobie budujemy instancję, to tak naprawdę nie jest to takie oczywiste, jaki typ instancji wybrać. I tak naprawdę mamy trzy typy instancji: dedicated, host, on-demand i spot instance. Z czego ten pierwszy jest oczywiście bardzo drogi i to jest dobre rozwiązanie w przypadku, kiedy licencja idzie razem z serwerami i nie mamy innego wyjścia. Natomiast kiedy warto używać spotów? No oczywiście wtedy, kiedy możemy sobie pozwolić na to, że AWS nam w dowolnej chwili go sterminuje, czyli na przykład robimy sobie snapshoty tej maszyny, bo taki spot może żyć sobie, prawda, parę godzin, ale również kilka lat. Takie sytuacje również obserwujemy. Jest oczywiście najtańszą formą instancji. Najbardziej popularną to są instancje typu on-demand. I myślę, że jak większość z nas nie wie, jaką instancję dobrać do wymagań biznesowych, ile tak naprawdę powinno być tych korów i pamięci, no to najczęściej wybieramy on-demand. Pojawiła się już od dłuższego czasu, oczywiście jest możliwość wykupywania tak zwanych rezerwacji, czyli jak wiemy, że będziemy mieli sieć serwerów, sieć systemów utrzymywanych przez dłuższy okres czasu, to możemy sobie kupić oczywiście taką rezerwację, zapłacić z góry i dzięki temu ta infrastruktura robi się tańsza. I my to robimy, staramy się na maksa, jak to jest tylko możliwe, pokrywać rezerwacjami to, co mamy w AWS-ie. Kolejną rzeczą to są dyski, czyli EBS-y.
Tu są cztery rodzaje, dwa typy magnetyczne i dwa typy SSD. Należy oczywiście zwrócić uwagę bardzo, bardzo na ceny tych dysków i ich wydajność. To trzeba oczywiście odpowiednio dostosować do tego, jakie są nasze oczekiwania. No, w przypadku, kiedy chcemy coś trzymać przez bardzo długi okres czasu jako archiwa, rzadko czytamy, to oczywiście bardzo dobrze sprawdzi się tutaj dysk typu Colt. Jest trudny. Słucham? Do przechowywania, to ja bym wolał S3. A, może być i S3, ale jeżeli nie wybieramy S3, tylko mamy tutaj dyski, to będzie ten dysk. My najczęściej używamy tych dysków general purpose. One najczęściej odpowiadają nam pod kątem IOPS-ów, wydajności sieci, przepraszam, czasu zapisu i odczytu na dyskach. I ostatni fragment, tak naprawdę to jest S3, o którym Adam wspomniał. Tu są cztery klasy, które możemy sobie wybrać. I też to samo pytanie, którą klasę dobrać, prawda? I tu jest jeszcze łatwiej, ponieważ jest taki mechanizm, który się nazywa S3 Intelligent Tiering i AWS na podstawie tego, jak używamy danego bucketu na S3, ile ma danych, jak często są odczytywane i zapisywane te dane, sam nam podpowie, którą klasę wybrać. Więc na pewno bardzo dobrą praktyką będzie używanie tej klasy i tego mechanizmu, jeżeli oczywiście chcemy mieć wysoką dostępność i nie chcemy się tym przejmować, ale jeżeli nie zależy nam na wysokiej dostępności typu high availability, no to możemy wybrać klasę na przykład S3 One Zone, tak? Ale musimy mieć świadomość, że jeżeli taka zona padnie w AWS-ie, no to stracimy dane. Jak kupujemy rezerwacje, to chcemy wiedzieć, kiedy one się kończą. Mija rok, nikt tego nie monitoruje, kasa się kręci, AWS jest szczęśliwy, może fajnie by było znów kupić kolejne rezerwacje. Jest do tego mechanizm, w sumie od niedawna, jest to część Explorer, Cost Explorera, możemy sobie tak naprawdę zaznaczyć, AWS-ie powiedz nam, 30 dni wcześniej, że kończy się rezerwacja, a nuż to rozważymy i kupimy kolejną warstwę instancji, kolejną ilość instancji na kolejny rok. Więc to jest bardzo fajny feature. Polecam używanie czegoś takiego. Bardzo ważnym elementem jest również kompresja. Dlaczego? No bo mamy mniej danych do przechowywania, mniej danych do transferu. Jak kompresujemy pliki razem, to też odpytujemy je raz, a nie kilka razy, więc zachęcamy do używania kompresji, bo przy ogromnych ilościach danych to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra praktyka. My używamy kompresji na przykład w kawce po stronie producera i klienta, tak naprawdę dzięki temu mniej danych mielimy w sieci. No i wszystkie nasze MR-y, jak dają wyniki, to pakują je do spakowanych plików na strójkach. Dokładnie. To, do czego bardzo, bardzo zachęcamy wszystkich, którzy korzystają z AWS-a i naszych deweloperów, to jest to, żeby iść w serverless, czyli kompletnie nie interesować się tym, co się dzieje pod spodem, z różnych powodów, szczególnie dla DevOpsów to jest ogromna wygoda, bo w ogóle już w tym momencie nie mamy pojęcia tutaj, takiego pojęcia jak instancja EC2 nie interesuje nas, co tam się w ogóle już dzieje pod spodem. I zachęcamy do używania lambd, czyli jeżeli chcecie przeprocesować coś typu batchowego przez krótki okres czasu, to lambda jest idealnym mechanizmem do tego, żeby to robić. Na pewno bazy danych typu DynamoDB czy też Aurora to są bardzo fajne rozwiązania, one się bardzo fajnie skalują. A ten już Adam powiedział. I taki mechanizm jak SNS czy SES do notyfikacji, to są też rozwiązania typu serverless, bardzo łatwo się to konfiguruje w Terraformie, to jest dosłownie kilka linii i mamy gotowy mechanizm, który nas będzie informował o tym, co się dzieje, możemy to, albo skalował coś, możemy do różnych rzeczy to wykorzystać. No dobrze. I Adam, dwa słowa o Lambdzie i o Fargate. Dwa słowa o Lambdzie. Lambda jest. Jest. Dobrze. Jest serverless. Pewnie chcielibyście coś więcej. Jest to serverless, jest to usługa, którą zarządza AWS, jest to prościutki kontener, w środku którego można sobie wsadzić skrypt lub prosty program w Javie, w Pytanie, czym tam jeszcze, nie pamiętam. Dużo tego środowiska, tak. Może nawet swoje własne, jak ktoś się uprze. Generalnie Lambda ma za zadanie pracować kilkanaście, góra 20 minut, swoje zadanie wykonać i zniknąć nam z góra 15. Pamięci. Góra 15, tak. Jest wspaniała do bardzo szerokiego skalowania, potrafi iść nam w setki tysięcy dolarów.
Tak. Do niedawna było problemy z lambdami w wypadku trzymania ich na swoich kontach. Całe szczęście to też już naprawiono chyba w zeszłym miesiącu. W przypadku, w którym robota jest dużo cięższa, dużo jest więcej lub musi pracować dużo dłużej, a w dalszym ciągu nie chcemy tworzyć własnych środowisk, kierujemy się dla AWS Fargate, czyli miejsce, w którym uruchamiane są kontenery, które to miejsce nie jest nasze. Na większym skrócie. Wrzuca się kontener wykonuje zadanie, kończy czy nie kończy. Nas nie interesuje, gdzie to jest trzymane, ponieważ zarządzane jest przez kogoś, kto nie jest nami. Jeśli myślimy o kosztach, to oczywiście nic nie jest za darmo w AWS-ie. Choć wydaje się, że to jest tanie, to nie jest tanie. I należy zwrócić uwagę oczywiście na to, ile płacimy za transfer danych pomiędzy regionami i pomiędzy availability zonami, czyli między strefami. I w takim przypadku tutaj mamy slajd, gdzie widzicie transfer pomiędzy regionami. To są 2 centy w przypadku pakietów wychodzących, ale w przypadku transmisji danych pomiędzy strefami to jest pomiędzy strefami, pomiędzy instancjami EC2 to jest 1 cent. To, na co należy zwrócić uwagę, to może to nie jest nic nowego, ale to, co się dzieje za NetGatewayem, czyli mamy serwery, które ciągną dane z internetu poprzez NetGateway, to oczywiście już kosztuje znacznie więcej i jak znajdziecie kogoś, kto będzie sobie chciał ściągać filmy z internetu na instancji EC2 w ogromnych ilościach, no to oczywiście w naszym przypadku przyjdzie alert, że ktoś tam właśnie ciągnie niepotrzebne dane przez NetGatewaya. Więc na to należy zwrócić uwagę, być na to uczulonym, bo to nie jest za darmo. Bo kosztowało nas całkiem sporo, kiedy nie wiedzieliśmy o tym. Podsumowując, dobre praktyki, jeśli chodzi o optymalizację kosztów, pamiętajcie, jeżeli to jest możliwe i możecie to przewidzieć, kupujemy rezerwacje, używamy spotów na tyle, ile jest to oczywiście możliwe i faktycznie uzasadnione, ale wszyscy zawsze mówią, nie, spoty nie, bo się sterminują i my tego nie chcemy, a potem się okazuje, że jest dużo taniej i faktycznie to działa. Trzeba pamiętać o tym, żeby w naszym VPC stworzyć endpointy dla S3 i dla DynamoDB, ponieważ to też powoduje, że są wtedy mniejsze koszty za naszą sieć, za ten transfer. Należy monitorować nasze dane tak naprawdę i te dane, które już przerosły, no bo wszyscy mamy tendencję, żeby ładować dane, ale nikt tak naprawdę się nie przejmuje tym, co się z tym dzieje i to przeglądać. Może można usuwać po prostu te dane, może robić jakieś polityki, które będą robiły to automatycznie. Warto używać Intelligent Tiling na S3, no i oczywiście serverless to jest jedyna sensowna rzecz w takich chmurze jak AWS i jeśli jest tylko to uzasadnione, to warto naprawdę w to inwestować, bo oni o to dbają i te usługi świetnie działają. Mniej oczywiście unikamy, czego unikamy? Starych projektów, które trzymamy na infrastrukturze, musimy to często przeglądać, usuwać te dane ze strójki. Unikamy długochodzących instancji, bo jeżeli chcemy coś przeliczyć przez jakiś krótki okres czasu, to po co płacić nam $1000 za niechodzące instancje? I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Typy instancji co jakiś czas się zmieniają, wychodzą kolejne release'y. Zmienia się tylko po prostu cyferka, 4x5 na przykład. I to nam daje na przykład lepszą przepustowość sieciową na nowym typie instancji, więc warto jest czasem robić research i sprawdzić, czy na przykład nowszy typ instancji nie przyniesie nam korzyści. Ceny również są różne, czasem jest drożej, czasem jest taniej. No i mamy ostatnie pytanie. Jaka jest największa wada spotów w AWS-ie? No, tu pan był pierwszy. Brawa, zgadza się. Spoty są fajne, są tanie, budują się w parę sekund, ale niestety... Jeszcze szybciej znikają. Jeszcze szybciej znikają, jeśli tego w odpowiedni sposób się nie zabezpieczymy. Także to chciałbym, żebyście wynieśli z tej lekcji. Tak, to jest właśnie... dostępność nie jest gwarantowana tak naprawdę. Zbliżamy się już wolno do końca. I ostatnie slajdy. Chcielibyśmy troszeczkę powiedzieć jeszcze o dosłownie 3 minuty o tym, w co chcemy inwestować, jeśli chodzi o big data, jeśli chodzi o big data w chmurze. My robimy dużo prototypów. Często te prototypy nie dochodzą do skutku. Po prostu bawimy się, testujemy te usługi. No i różne są tego efekty. Ostatnio wyszła najnowsza wersja MR-a 5.27, a tak naprawdę już w wersji 5.26 pojawiła się super fajna funkcjonalność. Otóż w końcu rozwiązuje nam to problem do instalowania dodatkowych pakietów do klastra Pythonowych.
AWS to rozwiązał poprzez tak zwane Python Environment, czyli tak naprawdę w ramach danej sesji w Jupyterze, w notebooku, użytkownik sam sobie może doinstalować w ramach swojej sesji pakiety, jakie tylko mu się marzą. Jeśli ten notebook zostanie zatrzymany, to ta sesja usuwa cały ten environment Pythonowy i znika. Więc tak naprawdę rozwiązuje to nam całkowicie problem, z którym borykaliśmy się od 2 lat. Tu moja ulubiona zabawa nadchodzi, ale czy EMR jest najlepszym rozwiązaniem? I w związku z tym zacząłem sobie w tym kwartale projekt, żeby ocenić, czy przypadkiem SageMaker nie jest lepszy. SageMaker we wszystkich przypadkach mi niestety nie pomoże, ale jest świetną, fajną, dla mnie wygodną platformą dla tych, jak oni się nazywają? Dla data scientistów. Dokładnie, dla data scientistów. którzy to uwielbiają sobie robić prototypy swoich obliczeń, uczyć maszyny. Jak to przetłumaczyć na polski? Ktoś wie? Ja nie wiem. No? Odkrywca danych? Nie, wróżbita? Proszę. Ja nie wiem. Wróżbita jest dobrym słowem. Okay. Dobrze. W każdym razie, odkąd odkryłem, że SageMaker istnieje, zagłębiam się w niego. Jest to piękne narzędzie, które automatycznie wszystko, co potrzebuję, mi oferuje. Za pomocą Jupyter notebooków mogą sobie tworzyć nasi scientiści odpowiednie modele, trenować je, a potem wyrzucać to wszystko do endpointów, na podstawie których mogą potem wykonywać predykcje. Staram się teraz nauczyć na tyle dużo, żeby przekonać całe to towarzystwo, żeby zeszło z EMR-a i zaczęło się zajmować SageMakerem. Zobaczymy, czy uda mi się do końca tego czyli kwartału. Generalnie rezygnujemy z technologii Hadoop, która jest sexy od wielu, wielu lat, ale już widać, że powoli to jest technologia schodząca i śmiało mogę to powiedzieć. Po prostu są już kolejne rozwiązania. Inwestujemy w SageMakera, próbujemy tego użyć, próbujemy przenieść trenowanie modeli na ten serwis. Kompletnie nas już nie będzie interesowało, że tam jest MR, że on się może sterminować, że on tam są jakieś skalowania. Bawić się w te skalowania, zrobi za nas to serverless, czyli wszystko to zapewni nam AWS. Tak naprawdę musimy sobie to środowisko odpowiednio przygotować i przekonać tych, którzy używali wcześniejszego rozwiązania do nowego, co jest czasem trudniejsze, żeby ludzi przekonać niż przygotowanie kolejnego rozwiązania. Kolejna rzecz, borykamy się z ogromnym problemem, jakim jest granularny dostęp do danych. Jak to zapewnić, słuchajcie, na Hadoopie szczególnie, kiedy mamy różne rozwiązania, mamy MRFS-a, mamy Apache Rangera, możemy to integrować, możemy robić z tego różne miksy, natomiast jak zapewnić, że dana osoba ma tylko dostęp do jednego wiersza chociażby na Hadoopie? To jest bardzo trudne, dlatego przyglądamy się bardziej już od dłuższego czasu istniejącego w AWS-ie serwisowi LakeFormation, który ma moduł, który się nazywa Security Settings i tutaj szukamy tak naprawdę nadziei w tym, że to rozwiązanie pozwoli nam kontrolować naprawdę granularny dostęp do danych. Zobaczymy, nie mamy jeszcze wyników, może jak będziemy mieli, to znowu się pochwalimy. Certyfikaty. Dlaczego to jest dobra praktyka? Otóż to jest bardzo dobra praktyka, bo jak nie zdałem egzaminu typu pro, to się bardzo dużo nauczyłem. Ucząc się oczywiście do tego egzaminu, bo zdanie egzaminu typu pro wcale nie jest takie oczywiste, czy to jest DevOps, czy to jest Solution Architect, więc zachęcamy was do tego, żeby się po prostu do egzaminów uczyć. Jak pamiętam jeszcze parę lat temu, jak zdawałem egzaminy z Oracle'a, a zdałem ich kilka, to wszystkie pytania były w sieci. Mogłem sobie zakuć 500 pytań, pójść na egzamin i zdać. Prawda? Pracodawca mi za to zapłacił, wszyscy byli szczęśliwi. Ja się tego nauczyłem i było super. Tutaj na szczęście w przypadku tak AWS-a nie tak jest. Nie ma. Na szczęście AWS bardzo często wymienia pytania. I nie da się po prostu zdać tego egzaminu, jeśli się tych technologii nie zna i się tego naprawdę nie potrafi. Jeśli chodzi o poziom associate, to owszem, można wykuć teorię i zdać egzamin i jest to całkiem realne. Tak, natomiast egzamin typu pro mi się jeszcze nie udało, ale może niedługo się uda. No nie jest to takie oczywiste, uczymy się bardzo dużo i staramy się, że tak powiem, być coraz tym lepsi. No w zasadzie to chyba wszystko. Także zachęcamy do zdawania certyfikatów, chociaż nie jesteśmy za AWS-a, tak. Ale naprawdę dzięki temu bardzo dużo się uczymy. No to teraz może na koniec. Gdzie można nas znaleźć? Dokładnie. Gdzie możecie nas spotkać i gdzie możemy się wymieniać wiedzą i doświadczeniem? Regularnie bywam na SysOps DevOps Polska, więc jeśli ktokolwiek ma do mnie pytanie, zawsze może mnie tu spotkać. Ja jestem pierwszy raz. Moi koledzy zresztą też często tu bywają. Niektórzy częściej. Można nas spotkać na reinvencie. Niestety w tym roku jeszcze nie jako prelegenci, ale pracujemy nad tym.
Tak, AWS, wiadomo, reinvent raz do roku w Las Vegas, trwa on 4,5 dnia. To jest bardzo wyczerpująca sprawa, bo naprawdę wykładów... Tak. Nam się udało zapisać na 15, z czego gwarantowane na razie mamy 3, bo po 6 godzinach już nie było w ogóle wolnych miejsc. Ale no, jedziemy, spróbujemy, zobaczymy. Generalnie sesje są od 6 rano do 2 w nocy, więc... Bardzo się poświęcamy. Bardzo ciężki kawał chleba, żeby w Las Vegas czegokolwiek się nauczyć, prawda? To jest naprawdę wymagająca sprawa. Poza Las Vegas. Tak jakby dać dziecku ciastko i powiedzieć, że nie może je zjeść. Poza Las Vegas można spotkać na summicie. Byliśmy na summicie w czerwcu AWS-a, który tutaj miał miejsce w Warszawie. Był. Czy się czegoś dowiedzieliśmy? Troszeczkę. Trochę marketing dla nas to był bardziej niż tak naprawdę jakieś praktyczne doświadczenie. Bierzemy regularnie już od kilku lat udział w Big Data Summicie organizowanym przez firmę Getty Data. Tam są bardzo fajni ludzie, fajni architekci, mają ogromne doświadczenie, bo pracują cross firmy i wymieniają się fajnymi danymi, informacjami. My również będziemy mieli prezentację w lutym bodajże. No i należymy też do community Hadoopa. Tak to mniej więcej jest z nami. No i przewin do napisów. Tak, i to by było tyle. Także bardzo dziękujemy.